Historię polskiej filmografii jazzowej z takiej historycznej perspektywy, to pewnie musielibyśmy przyznać, że mamy wśród polskich jazzmenów dokładnie dwie legendarne postacie, które związane są z tym nurtem łączenia polskiego jazzu i polskiego filmu. Są to Krzysztof Komeda i. Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Przypuszczam, że gdybyśmy chcieli wyznaczyć kolejne postacie związane z polskim kinem, pewnie nazbierałoby się ich kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt, ale z pewnością w środowisku jazzowym te dwie postacie zasługują na absolutnie szczególne potraktowanie. Co prawda, Krzysztof Komeda zmarł tragicznie w 1969 roku, ale jego Działalność artystyczna, filmy, do których pisał muzykę, przecież przeżyły go o dekady i dzisiaj po wielu tych latach wciąż pamiętamy tę muzykę. Natomiast sam Duduś Matuszkiewicz zmarł w lipcu 2021 roku i właściwie pracował i współpracował z filmowcami niemal do końca życia, może pod koniec życia. Więcej wspominał, więcej opowiadał, a mniej komponował, ale zachowało się przecież tych ścieżek muzycznych Jerzego Dudusia Matuszkiewicza naprawdę sporo. I dziś możemy w nich wybierać i przebierać. Ale co ciekawe, w jego filmografii są i takie filmy, które raczej dosyć mocno przykrył kurz. Mijającego czasu, i jakkolwiek znamy wiele takich filmów, które stały się do dziś takimi ikonicznymi przykładami wybitnego polskiego kina, a i sama muzyka przetrwała, to jednak w wypadku Dudusia Matuszkiewicza mamy sporo też takich nieco zapomnianych. I pomyślałem sobie ostatnio, Szperając znowu w winylowej płytocece i sięgając ponownie zresztą po tę właśnie płytę, jedyną winylową płytę wydaną jeszcze w tych dawnych czasach epoki winylowego krążka, pomyślałem sobie, że może warto byłoby poświęcić trochę czasu, może kilka odcinków, na przypomnienie tego genialnego kompozytora, a zwłaszcza te. Filmy, które dziś uległy zapomnieniu, dziś nieczęsto do nich wracamy, a już z pewnością trudno byłoby je odnaleźć w tych regularnych programach związanych z filmowymi platformami. Tak więc w tym odcinku przede wszystkim Jerzy Duduś-Matuszkiewicz i przede wszystkim filmy, do których Państwo albo nie sięgali, albo nie sięgają, a koniecznie sięgnąć powinni. Mówiąc. Najkrócej. Będzie to nie tylko zresztą taki cykl kilku odcinków związanych z postacią Jerzego Dudusia Martuszkiewicza, jego muzyką i filmami, no ale przypomnę też kilka postaci, które z tymi obrazami były związane, a także wywarły przecież dosyć istotny wpływ na rozwój polskiej filmografii jazzowej. Ale co do filmów, Wszystkie one pochodzą oczywiście z lat 60., bo uważam, że zarówno dla polskiej filmografii jazzowej, jak i dla Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, tamta epoka lat 60. była chyba najbogatsza, najbardziej płodna i jednocześnie wypełniona wręcz wybitnymi filmowymi soundtrackami i filmami. Zacznę od roku 65, od takiego dosyć dziś rzadkiego filmu Zawsze w niedzielę. Zresztą ten film rozpoczyna w ogóle w tamtej połowie lat 60. taki cykl filmów sportowych. I sam Jerzy Duduś Matuszkiewicz napisał muzykę do co najmniej trzech takich filmów, które ukazały się mniej więcej w tamtym okresie. Połowie Dekady lat 60., ale pierwszym z nich był właśnie film Ryszarda Bera Zawsze w niedzielę, który jest takim nowelowym filmem podejmującym zmagania sportowców w różnych sportowych dyscyplinach, od piłkarskiej, są tam lekkoatleci, ale również jest taka drobna nowela kolarska. Sam temat z czołówki tego filmu jest już niezwykle ciekawą, myślę, filmową historią, bowiem ten temat został wykorzystany kilka lat później w filmie, a właściwie serialu, do którego także Jerzy Duduś-Matuszkiewicz napisał swoją muzykę, serialu Jagoda w mieście. Założę się, że niewielu z Państwa pamięta ten serial czteroodcinkowy, bo też i sam serial może nie był wybitny, ale muzyka w tym serialu zdecydowanie należy do niezwykle ciekawych przypadków kompozytorskiego rzemiosła samego Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. I to kolejny zresztą dowód na to, jak Jerzy Duduś-Matuszkiewicz kopiował czy zapożyczał ze swojej. Twórczości, muzykę i motywy filmowe, wykorzystując je w kilku różnych sytuacjach i w kilku różnych ścieżkach muzycznych. To zresztą historia na zupełnie osobny odcinek, i mam nadzieję, że kiedyś takim odcinkiem i takimi przypadkami w historii polskiej filmografii jazzowej także się zajmiemy. Ale co do filmu, zawsze w niedzielę. Jest tam sporo takich również krótkich motywów, w których specjalizował się sam Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Wśród nich sporo jest takich tematów przepełnionych swingowym graniem. Jest tam także taki niezwykły sposób Dudusiowego ilustrowania dynamicznych scen w filmie, równie dynamicznym Jazzem, czy też muzyką swingową. Proszę spojrzeć choćby na pierwszą nowelkę. Tam jest taka scena treningu bramkarskiego, która wypełniona jest świetną muzyką, świetną ilustracją muzyczną, taką sytuacyjną. No i oczywiście sam Duduś Matuszkiewicz w tym filmie także jest twórcą, który po mistrzowsku absolutnie. Łączy ze sobą swing, jazz, improwizację, ale też taki muzyczny humor i dowcip, z którego zresztą zasłynął w całej historii polskiej kinematografii, zwłaszcza tam, gdzie pisał muzykę. No i także proszę posłuchać tych kilku mikromotywów. One trwają po kilka sekund, ale proszę zwrócić uwagę, jak znakomicie wpasowują się w materię filmową tego obrazu, zresztą każdego innego również. Co do tych sportowych filmów, zwłaszcza z połowy lat 60., warto wspomnieć jeszcze jeden, także film o takim komediowym raczej charakterze i klimacie. Święta Wojna Juliana Dziedziny z takim bardzo rozpoznawalnym tematem przewodnim w jednej ze scen przechodzi ten temat przewodni w taki, powiedziałbym, regularny jazzowy standard. Są tam dwa chorusy improwizowane na trąbce i na saksofonie, ale także pojawia się, a nawet pojawiają się, bo jest ich kilka, takie liryczne motywy grane przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza na saksofonie sopranowym w takich balladowych motywach i Fragmentach. W filmie święta wojna, który jest opowieścią o rywalizacji i zmaganiach dwóch drużyn piłkarskich, pojawia się także właśnie piosenka, bo te piosenki były znaczącą częścią każdego filmowego obrazu, tu, śpiewana przez Krystynę Konarską. Piosenka pod tytułem To miał być żart napisana przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza do słów Andrzeja Bianusza zresztą jedyna piosenka w ogóle filmowa Krystyny Konarskiej, chociaż wydała ona także w tamtym okresie, w połowie lat 60 kilka małych płyt, takich singlowych i maksi-singlowych z różnymi piosenkami Natomiast sama piosenka, również jak to u Dudusia Matuszkiewicza, po drobnych korektach pewnie stałaby się znakomitym jazzowym standardem czy też jazzową piosenką filmową. W tych latach 60. powstało tych filmów sportowych, bo o nich wspominam, bo rzeczywiście nagromadziło się ich wokół postaci Dudusia Matuszkiewicza całkiem sporo. Pojawia się jeszcze jeden, bardzo szczególny, Bowiem włącza się on do takiej serii filmów z lat 60., które łączą się z bardzo ważnym dla historii polskiego jazzu miejscem, które pojawia się w co najmniej kilku ważnych polskich filmach. A ten film to dzieło Pawła Komorowskiego z roku 67 zatytułowany. Ściana czarownic. Jak powiedziałem, on także dotyczy sportowców i tego tematu sportowego, ponieważ bohaterami tego filmu są narciarze alpejscy. Nawet powiedziałbym, bo jedną z tras, którą widzimy w tym filmie, jest także taka alpejska trasa, na której ćwiczą bohaterowie, zresztą liczni, bardzo tego filmu. Już sam. Początek tego filmu, czyli czołówka z tematem muzycznym sugeruje, że będzie w tym filmie naprawdę sporo świetnej muzyki. Jest tam taki motyw ze świetną improwizacją na saksofonie, graną zapewne przez samego Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. W ogóle w tym filmie jest sporo jazzu, pojawia się tam ten ulubiony wibrafon. Instrument, który wykorzystywany jest w niemal każdym filmie, do którego pisał muzykę Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Można by o tym napisać pracę naukową, związki i wpływ wibrafonu na brzmienie muzyki samego Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Ale także jest sporo muzyki, które, która pojawia się w tle dialogów. Ale dlaczego ten film uważam za bardzo ważny i o jakie miejsce chodzi, w którym. Ten film, po części sceny z tego filmu były także kręcone, choć oczywiście o położone w okolicach Zakopanego kalatówki, które pokazane są w co najmniej kilku filmach, i każdy z nich w mniejszym lub większym stopniu łączy się z muzyką jazzową, bo mamy przecież słynny jazz camping Bogusława Rybczyńskiego z 1959 roku, właściwie paradokumentalny film mamy Zuzannę i chłopców z 1961 roku Stanisława Możdżyńskiego, w którym także akcja filmu w lwiej części no, odbywa się właśnie w Sronisku Górskim na Kalatówkach. Mamy wojnę domową w 10. odcinku, gdzie Paweł i jego kuzyn Ryszard także przecież wyjeżdżają na ferie na Kalatówki. No i mamy Ścianę czarownic. Przypuszczam, że jakbyśmy mieli dużo motywacji, to pewnie tych kalatówek i scen kręconych na kalatówkach odnaleźlibyśmy w historii polskiej kinematografii i polskiej filmografii jazzowej dużo więcej. No i jeszcze wspomnę o jednej ważnej rzeczy: o Idze Cembrzyńskiej. Prywatnie żonie. Andrzeja Kondratiuka, ale jednocześnie wówczas aktorce, która również zajmowała się i to z bardzo dobrym skutkiem śpiewaniem piosenek. No i w tej, w tej historii o narciarzach, ściana czarownictw, także pojawia się Iga Cembrzyńska i śpiewa piosenkę Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, którą napisał do słów Agnieszki Osieckiej, Zatytułowaną Jeżeli z Tobą. Mogą Państwo znaleźć sobie tą piosenkę w sieci. Bodaj ten fragment filmowy, w którym Iga Cembrzyńska tę piosenkę śpiewa, także dostępny jest na kanale YouTube. Proszę zobaczyć z jakim wdziękiem ta niezwykła aktorka śpiewa tę piosenkę, a poza tym wówczas uchodziła za jedną z tych piękniejszych polskich aktorek w ogóle. No i jeszcze jeden film w tym dzisiejszym odcinku, w którym proponuję Państwu takie rzadkie filmy związane z twórczością Jerzego Dodusia Matuszkiewicza, z jego znakomitą muzyką, ale które jakby nie zachowały się specjalnie w pamięci kinomanów i zwłaszcza fanów muzyki jazzowej, muzyki filmowej. Chodzi o Ruchome Piaski. Władysława Ślechickiego z 1968 roku. W filmie, w którym oczywiście występuje zjawiskowa Mogorzata Braunek i Marek Walczewski grają tam dwie główne role, ale pojawia się tam oczywiście wibrafon. Zwracam na to szczególnie uwagę, bo kiedy w ostatnich miesiącach przygotowuję dla Państwa te nasze spotkania w ramach cyklu podcastów, to bardzo uważnie słucham tych Dźwięków, które pojawiają się w tych filmach, i niemal w stu procentach słyszę tam bardzo często właśnie vibrafon w większym lub, większym lub mniejszym stopniu dominujący nad tą muzyczną ścieżką. Ale co do filmu Ruchome Piaski, mamy tam także temat przewodni, który powraca w bardzo różnych wersjach, także w takiej subtelnej wibrafonowej, mamy tam też dużo zdjęć takich plenerowych, które zamykają się w takie czasem dwu, trzy minutowe impresje, o których czasami wspominam, zdjęcia kręcone w nich są najczęściej w, w, w morskich falach albo na plaży i do tego zawsze jest odpowiednia często czasem balladowa albo rozimprowizowana Muzyka. Mamy tam taką scenę dosyć charakterystyczną, świetnie ilustrującą to, co Państwu teraz mówię. Chodzi o dłoń Małgorzaty Braunek leżącą na piasku, która to dłoń gra główną rolę w takiej powiedziałbym nawet filmowej etiudzie. w tym obrazie. Scena trwa grubo ponad dwie minuty i kapitalnie jest ona. Również wyposażona, by tak rzec, w muzyczne dźwięki i całą tą muzyczną oprawę. Jest tam także wokaliza, której warto posłuchać, prawdopodobnie wykonywana przez Ewe Wanat, bo to przecież była wokalistka, która w tamtym okresie użyczała bardzo chętnie swojego głosu i on jest bardzo charakterystyczny, a już w tych balladowych fragmentach sprawdzała się ona znakomicie. Myślę, że, że akurat w wypadku Jerzego Matuszkiewicza warto poszperać jeszcze w jego filmografii, w jego dyskografii i Postaram się to zrobić także może w dwóch kolejnych odcinkach, kiedy opowiem Państwu także o serialach, tych zapomnianych, ale w których także słyszymy sporo rozimprowizowanych swingowych dźwięków albo w animacjach. To jest bardzo interesujący, myślę, obszar działalności artystycznej Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, bo dziś prawie w ogóle nie rozpoznajemy tej muzyki w tych animacjach, a przecież on napisał tych animacji, czy muzyki do animacji, blisko 40. To był być może taki nurt poboczny jego twórczości, ale niezwykle ciekawy, niezwykle interesujący i do niego także Państwa będę zachęcał, aby go poznać, aby tych filmów krótkich, animowanych, posłuchać. Bo ta muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza jest tam naprawdę znakomita. Tak więc w kolejnym odcinku ponownie pojawi się Jerzy Duduś Matuszkiewicz, tym razem z głównie dziecięcymi, ale niezwykle cennymi dla polskiej filmografii jazzowej wątkami muzycznymi. Muzyka